Decyzja o rozwodzie powinna być racjonalna. Być może już jesteś po rozwodzie, bo ten portal nazywa się Finanse po rozwodzie i przede wszystkim mówimy o tym, jak radzić sobie finansowo. Ale być może jesteś przed podjęciem decyzji na temat rozwodu. Więc najistotniejsza sprawa w tym wszystkim to jest racjonalna ocena sytuacji. Ja wiem, że to jest trudne, bo w którymś momencie emocje biorą górę i nie możemy już ze sobą normalnie rozmawiać. Decyzja o rozwodzie czasami jest potrzebna. Ja wiem, że to jest sprzeczne z niektórymi regułami religijnymi, ale ludzie sobie gotują to piekło. Jeżeli masz już iść do piekła za swoje grzechy, to idź później, a teraz stwórz sobie i dzieciom właściwe warunki funkcjonowania. To działa w dwie strony. Czasami kobiety gotują piekło mężczyzn. Tak też bywa. To nie jest tylko tak, że on pijak, który bije i robi awantury w domu. Czasami jest dokładnie odwrotnie. Kobieta robi terapię. Niestety nikt nas nie uczył, w jaki sposób budować relacje między sobą. Jest to smutne, ale prawie połowa małżeństw się rozpada. Niektórzy są już po wyroku sądowym, inni tylko w separacji, żyją w osobnych gospodarstwach domowych albo gdzieś kątem u kogoś. W każdym razie to, co planowali zrobić razem, nie wyszło. Małżeństwo dla wielu ludzi kojarzy się przede wszystkim z przyjemnością, że będziemy razem. Tak naprawdę jest to sztuka starzenia się razem i nie jest to takie łatwe i proste. Decyzję należy podjąć racjonalnie. Zegar rozwodowy, to wszystko, o czym tutaj napisałem, to są działania, które się pojawiają zarówno przed rozwodem, w trakcie rozwodu i po rozwodzie. Niektóre z tych czynności powodują, że dojrzewasz do decyzji, niektóre musisz przeżyć dopiero po, ale tak czy inaczej masz pewien problem. Ten problem dla Ciebie w tej chwili wydaje się szalenie istotny i nie do pokonania. Ale uwierz mi, nie jedna osoba to przeżyła i w gronie osób, które chcą Ci pomóc, patrzysz z pewnego dystansu na to wszystko, co Ciebie dotyczy. Decyzja może być racjonalna i jest też mnóstwo instytucji, które pomagają w takiej sytuacji. Na pewno, jeśli dochodzi do przemocy, agresji, do nadużywania alkoholu, do narkomanii, to pozostawanie wspólnie pod jednym dachem z takimi osobami nie jest sensowne. Jeżeli jeszcze macie dzieci, to one biorą przykład z tego wszystkiego, co jest. Dzieci cierpią i tak, będą cierpiały po rozwodzie, bo czasami mają poczucie winy, że to przed rodzice się rozeszli, a czasami cierpią z tego powodu, że widzą to wszystko, co się dzieje. Tak naprawdę powinniśmy stwarzać świat bardziej przyjazny sobie i naszym dzieciom. Nie każdy to potrafi. Więc jeżeli już się decydujesz być samemu, to przynajmniej zarządzaj sobą, swoimi pieniędzmi i swoją przyszłością w taki sposób, żeby wszystko odbywało się w miarę dobrze dla Ciebie, w miarę racjonalnie i w miarę bezpiecznie. To są główne czynniki, o których musisz myśleć. Ma być bezpiecznie, ma być racjonalnie, ma być finansowo w porządku. Nie jest to łatwe, dlatego taką decyzję trzeba podjąć i jeżeli się podejmujesz, to teraz szalenie istotna i ważna rzecz. Ja wiem, że po rozwodzie cierpi się traumę, przeżywa się dziesiątki różnych chwil zwątpienia, czasem jest przykro, czasem zbiera złość, czasem żałość, czasem poczucie opuszczenia. Ale jest jedna podstawowa zasada. Wyjdź z piaskownicy. Jak jesteś w piaskownicy, to się bawisz tu, bawisz się tu, bawisz się tam. Tony Robbins, na którego szkoleniach byłem kilkakrotnie. Mówi jedną rzecz. Pamiętaj, nie bawisz się w piaskownicy, nie idziesz po plaży. Woda nie zmywa Twoich śladów. Idziesz po rozlanym cemencie. Każdy krok zostawia Twój ślad i każdy pokazuje kierunek, w którym się poruszasz. Twoje decyzje, które podjąłeś czy podjęłaś, mają być decyzjami, przy których stoisz. Nie masz iść do tyłu ani do przodu bokiem. Nie masz iść do przodu tyłem i patrzeć na przeszłość,
którą zostawiłeś lub zostawiłaś za sobą. Masz iść do przodu przodem, a te ślady za tobą po prostu tylko zostają. Twoja decyzja jest tutaj szalenie istotna i ważna. Jeżeli już ją podejmujesz, to musisz być konsekwentny. Nie rozpaczać, tylko zacząć organizować życie na nowo. Decyzja jest trudna, decyzja jest bolesna, ale należy zajmować się tym, co się zdecydowało, że będzie robić. A nie patrzeć tylko do tyłu, nie tylko rozpaczać, bo robisz krzywdę sobie i swoim dzieciom. Podjąłeś decyzję, bądź tego świadomy i konsekwentny. Lepiej jest czasem podjąć złą decyzję i naprawić jej błędy, niż nie podejmować decyzji i z tego powodu ponosić różnego rodzaju konsekwencje, na które najczęściej wtedy nie mamy wpływu. Trzymaj się swojej decyzji i jeżeli już ją podejmujesz, działaj.